Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii w Three Kingdoms Total War. Tak więc ostatnio udało nam się ogarnąć sprawę na tym obszarze. No i powoli przesuwamy siły na południe. Być może zbliża się konfrontacja z Sunami, ale póki co mamy pewną możliwość, czyli znowu możemy użyć naszych zasobów żywnościowych, żeby coś ugrać. I myślę, że najlepiej będzie, gdyby to było to miasto, gdzie ono tu jest, tutaj. Dość duże. Chyba to jest do przyjęcia. Też może jakieś pieniądze. Nie chcą dawać pieniędzy. Ale i tak uważam za dobry deal. Tym samym odblokowujemy sobie te dwie armie, które nie będą musiały tutaj stać i kwitnąć. To pójdzie won. No to nie jest miasto żywnościowe z pewnością. Przemysłowe. W sumie może być. Zmienimy tak. To tu się pojawia pytanie, czy jednak nie lepiej byśmy zarobili na tym. O kurde. Gdyby było handlowe. Oh my god, coś mi. Sorry. Dobra. Coś mi stanęło na gardle okropnie. No i co, tutaj kontynuujemy. Co tu możemy zrobić? A nic, będziemy już wszystko zrobiliśmy w tej turze. Przepraszam, przed zakończeniem odcinka. No to tyle. Tutaj się przygotowujemy do jakichś większych działań. Kurde, no. A w sumie, wiecie co? Może zróbmy coś takiego. Czy mam jakiegoś generała? Tu niektórzy rzeczywiście nie są zbyt szczęśliwi w obecnej sytuacji. Dobra. Dajmy ją i ją. Dobra, czyli te armie umożliwią nam te działanie przeciwko tym dzikusom wszystkim, którzy tutaj łażą. Co myślę, że jest potrzebne. Okej, czyli mamy dwie pełne armie. No i tutaj też oczywiście jest dobrze. Chociaż mówię, ciut mnie martwi to, ile jest niezadowolenia nagle. Tam kawę, to może będzie mi trochę lżej z tym gardłem. Tu oni się oczywiście przegrupowują troszkę.
No, mieliśmy zdobyć w sumie, ale to zdobędziemy teraz. Tu nas troszkę porobią. Nawet gorzej niż troszkę. A nas ugotowali. No nic, nic na to nie poradzę. Niepotrzebnie to na rynku powoływali się wobec tego. Nie pokonam tego. To było złośliwe. Z ich strony, nie powiem. Trochę roboty tu będzie, żeby to wszystko ogarnąć. Kolejne super potężne miasto. W sumie można zrobić tak i tak. I tu... Co byśmy tu chcieli? Karczmę na pewno. Na pewno to. Dobra, na razie nie chcę mi się tego wszystkiego szukać. Czyli co dalej? Dalej się powoli przesuwamy w kierunku, gdzie będziemy czekać na kolejną rundę. Ty czekaj tu. Ty pójdziesz sobie tu. Się wydaje, że będzie mi naprawdę potężną przewagę, jak dojdzie to do czego. No tu ta klęska nas zabolała i to jak cholera. No ale na szczęście... Ja
jakoś to zaraz ogarniemy. Gdzie jest? No. Dobra. Na szczęście przy tych rozmiarach naszych zasobów i sił taka pojedyncza klęska tak naprawdę niewiele zmienia z punktu widzenia państwa. Dobra, ty... O, pięknie, dorwiesz dziada. Tu się nie lubią. A to przy turze coś poprawimy. To nie ma problemu. Słuchaj, tu może jakąś podmianę nie wiem, bo chciałbym mieć coś z jazdą jednak. No tu widzę, że my jeszcze tu jakąś armię mamy w ogóle na południu, nie wiadomo po co i na co. Faktycznie można jej użyć do zdobycia tego miasta. Dobra, gonisz za nimi. Dajmy tego piechociarza. To chyba nie przybyło być kogoś innego. To jest chyba nasz dziedzic.
No i to... Tylko jest ten przedmiot, nie on jest... A, jeszcze chyba się tu nie pojawił. Tak jest. Ale to na pewno jest coś, co powinien mieć. No tu mamy dosyć sił, żeby ich jednym uderzeniem praktycznie przebić się przez tą obronę. Znów ta zabawa z budynkami. No niestety to jest czasochłonne. No ale jesteśmy coraz bogatsi, więc przynajmniej to skutkuje na pewno. Dobra. Nie jest najgorzej, nawet jakoś sobie radzimy z ogarnianiem tu wszystkiego. Dobra. Nie. Był starość, nie radość, dobra, ale ty możesz przyjść na jego miejsce. A, bo cała jego rodzina poszła w cholerę. Tu mieliśmy jakąś podmiankę zrobić. Naprawdę żaden generał kawaleryjny tu by się z nimi nie dogadał. Tak to wygląda. To jest aż dziwne. Dobra, niech to na razie zostanie. Tu się jeszcze bunt doczekaliśmy.
Czemu nie? Dobra, tu mamy dwie armie. Nie chcę ich, żadnej z nich wysuwać specjalnie do przodu. Bo tu jest proszenie się o to, żeby stracić tą armię niepotrzebnie. Tu jest gigantyczne wręcz skupisko, które się ma przebić w dół tą. Ten nawis trzeba będzie zlikwidować w pierwszej fazie wojny. Dobra, ale tego lata za oknem. No. No, tu nie mamy drugiej połowy prowincji. Tu zmniejszymy. Okej. No to tyle. Mówię, dzisiaj odcinek jest przygotowawczy do potencjalnie późniejszych konfliktów. Dobra, no znów tu trzeba pozmieniać. Tu będą wszystkie jednostki szturmowe. To jest dobry generał, jeśli chodzi o te jednostki szturmowe. No i tu potrzebujemy dwóch armii, bo ci Nanmani się okazali bardziej upierdliwi niż zakładałem. Dobra. No tu mam trochę dylemat, bo korci mnie, żeby tą wojnę rozpętać. Bo stracimy troszkę reputacji przez to, ale z drugiej strony... Dobra, podejdź tu.
Wiecie co? Zrobimy to. Stracimy reputację, ale na tym etapie to nie jest coś, co nas jakoś martwi. Po pierwsze, pierwszym uderzeniem na północy przełamiemy front. A właściwie go zamkniemy, bo po prostu było pojedyncze miasto, które nam to mogło przeszkadzać. Dobra, w sumie zajmijmy się, zacznijmy od miast jak zawsze, bo to jest najnudniejsza część wymagająca ode mnie najwięcej skupienia. Żeby niczego nie przegapić. No, ale też już chyba jest lepiej. Już tak dużo tych miast do budowania. Są. To jest miasto przemysłowe. Czemu ja to w to poszedłem? A, bo jest też port. No dobra. Okej, teraz tu. No, trochę zadowolenia. Może być. Więcej ludzi. Kogoś straciliśmy? Nie zauważyłem. Dajmy jego. Jest trochę stary, ale... Żebym nie zapomniał, tu damy na pewno tą. No nie, te rzeczy mu nie są na 100% potrzebne. Niech sobie weźmie tą. No nie wiem, kto wymyślił, żeby mu dawać tę sprytu ten przedmiot. Dobra. Teraz tak, ty kontynuujesz marsz naprzód. I ty też tu jest, tu trzeba naprawdę duże siły. Będziemy mieli kilka frontów niestety. Potem... To możemy dziabnąć. To mi się nie podoba. Może sami nas ruszą. Oczywiście ta armia mi najsilniej zależy, ale...
Liczyłem, że to zdobędzie. Tu może jakąś pasywkę byśmy sobie wzięli. Wynagrodzenie postaci czy przemysł? To przemysł ma lepiej tu, bo to jest 20%. O. A w ogóle to jak z bogactwem miast w tej chwili? Wow. To jest bogate. Wiecie co? Też się rozwińmy. No i teraz czas na nasz kolejny ruch, czyli ofensywę. Nie powiem. Okej. Ty tu lecisz wzdłuż wybrzeża. To jest przewaga uderzeniowa, to nie jest tak, że jesteśmy o tyle silniejsi, realnie. My teraz się w nich wbijamy, no bo zaatakowaliśmy na miętką, nie byli przygotowani, to się już teraz tu może zmienić. Żebyście wiedzieli, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo przeciwnika. Czy zobaczymy po trzech turach. Dobra. Pozostaje pytanie, jak tu to rozegrać? Bo tu jest taka pojedyncza armia, trochę w niebezpiecznym miejscu dla siebie. Dobra. Teraz tu. Pytanie, czy iść na... Nie, chyba jednak pójdziemy tutaj sobie. Ale tak z ciekawości, czy ktoś by z nami zawarł pokój? No ci tak, ale ci są pobici, no. A może by się wystraszył i abdykował, wątpię, ale... Nie. To było raczej mało realne, żeby chcieli abdykować, no ale... Sprawdzić zawsze warto. Okej. No i pozostaje kwestia tego frontu. Mamy dwie armie, wiecie co? Zaryzykuję.
z kolei to rozwiążemy, bo nie ma sensu trzymać sił tak daleko za frontem. No i nowe wojska będziemy powoływać tam, gdzie będzie się coś paliło, nazwijmy to w ten sposób. Niewiele możemy w sumie. No to bym wolał wygrać, ale dobra, zaryzykuj też kordę. Nie wiem, jak to zrobić, bo ci generałowie i tak tego nie wygra. Chociaż... Dobra, spróbujemy. To niech się nie zwiesi. Dobra. Czy będziemy się bronić? On nie ma generałów, to jest nasz największy plus. Tylko tam jest straszny burdel. Wszystko przemieszane. Te jazdy strzelające, ja ich nie lubię, bo one się wolno regenerują, no ale jak już się je mam, to są całkiem niezłe. Zobaczmy, ile jazdy możemy zebrać. Mało. 3 chyba. A nie, 4. O! To troszkę zmienia postać rzeczy, bo jeżeli te wszystkie jednostki strzelające z tyłu zostaną potraktowane przez naszą jazdę, to być może połowa jego armii stanie się bezużyteczna. I troszkę mam to nadzieję. Dobra, ruszajmy tyłek do tyłu. Czy się do przodu w sumie. Jesteśmy też w krzaczorach, co troszkę nam daje przewagi. Dobra, czyli zaczynamy naszą operację oskrzydlania. Chyba ruszę do przodu w ogóle, bo zwiążemy wtedy łatwiej walką piechotę. Na razie mam wrażenie, że zdobyliśmy przewagę w tym pierwszym ruchu. No, trzeba się w nich wbić, nawet jak mi się to nie podoba do końca. Tu grzęźlimy. Nasza piechota jakoś tak kiepsko się spisuje. Zaskakująco kiepsko. Patrz na to, że mamy generałów, a oni nie. Spodziewam
spodziewałem się praktycznie dokładnie odwrotnej sytuacji. No ale troszkę ich zmiękczyliśmy, nie powiem, jeżeli chodzi o jednostki strzelające. Rozwalmy to, bo to się nie zbiera. Tu. No patrzcie, ledwo ich tu muskamy, a to jest naprawdę jedna z bardziej low-levelowych jednostek. Znaczy, chyba wygramy, tylko pytanie, czy tak to będziemy w stanie zdobyć. Trudno, zresztą i tak jest do rozwiązania i powołania ponownie. Tu jakieś zbiórka wszystkiego, co było pod ręką, mówiąc najogólniej. Troszkę pechową, ale chyba i tak to już wygramy. Dobrze, że na tym etapie, a nie na początku bitwy. No kurde, jeszcze nie myszka siadła. A nie, myślałem. No kurde, jednak możemy to przegrać. Ta śmierć generała nam tutaj spanikowała te upierdliwie słabe piechoty. Teraz trochę bez ładu i składu uciekają. To już spanikowało w 100%. No, tu jeszcze ciągle nie są na biało spanikowani. No, teraz może. Dobra. Dalimy radę. Pytanie, czy moje miasto jest do zdobycia. A to byłby fajny przyczółek do zmuszenia ich do walki na kilka frontów. No, niestety straciliśmy generała. Ten
Na razie niewiele zrobił. Ciekawe, gdzie będzie szykował obronę. No, tu jest niebezpiecznie. W sumie to możemy dać kogokolwiek, bo to i tak będzie przestawiane później. Czyli powiedzmy, niech będzie tak. Tego coraz więcej, ale chyba i tak w ten sposób jest szybciej, niż gdybyśmy lecieli z pełnej listy. Żeby też stale zajmujemy nowe tereny, więc ciągle coś nowego do ogarniania się pojawia. W sumie cała naprzód, tu na razie nie widzieliśmy żadnych większych sił wroga. Tu się przyczajmy przy granicy. Gdzież tu? Dobra. Miasta nie zdołamy zająć, więc po prostu się przyczajmy. To zostanie na pozycjach.
latarnia, tu jak czołg idzie przez tą, nawet przez tą dżunglę na razie. Chociaż pytanie jak głęboko. Jak tak dalej pójdzie, to 3 odcinki to kończymy, może 2 nawet. Dobra. No tu w jedną armię to troszkę ryzykownie na nich ruszyć. Czyli w pierwszej kolejności tu potrzebujemy jakiegoś wsparcia. Tylko też powołajmy z powrotem. Okej, okay, oh my god, teraz psy szczekają, ja mam gdzieś, czy w ogóle stoją tutaj, wszystko hałasuje. Ludzie zamiast siedzieć na dupie, to łażą i hałasują. Nie dojdziemy, czyli po prostu się przyczajmy, nie ma sensu tu... A nie, ta armia dojdzie, dobra. Ale się topimy w tym zastraszaniu, po prostu mamy go aż z nadmiarem. Idziemy sobie wzdłuż wybrzeża. No tu jest pytanie, co będzie w tym mieście, ale chyba nic. Niesamowicie nam dobrze idzie, wam powiem. Dobra, no chyba wszystko, co mieliśmy zrobić. Wszystkie armie ruszyły. Ta nie, no ja tu z założenia się nie ruszałem, ale troszkę obserwuję sytuację, się regeneruje jeszcze. A tu może jakiś handelek? Chyba nie. Zaskakująco się zbliżyli do tej, a przy tym nie można by było zastraszać. Nie, muszą sami z siebie być gotowi, ale ten cios na pewno ich zabolał, no bo przeciwnik wbiliśmy, to nawet nie była jakaś wielka akcja, ruszyliśmy się do przodu i idziemy. No mówię, pierwszy cel jest utrzymać linię na rzece, ale widzę, że to już nawet jest cel minimum, bo już mamy przyczółki po drugiej stronie, takie dosyć mocne.
Dobra, czyli ta armia kontynuuje po prostu marsz w głąb terytorium wroga. Tu powinniśmy być w stanie dokończyć zabawę. A, możemy ją przyjąć w sumie. Dobra. Myślę, że teraz powoli kończymy ten odcinek. To sobie między odcinkami pobuduję dalej. Ty idziesz tu. Ta armia jest taka strasznie wymieszana, ja ją po prostu odwołam i powołam nową na jej miejsce. Czyli wy tu sobie stoicie i będzie dostaniecie kolegów do pomocy. Powiedzmy to. I powiedzmy tak. Całkiem dobre armie, obydwie. Powinny tutaj tak łatwo nie być możliwe do ubicia. Mocny jest, nie powiem. No ale już też dochody są u nas na tyle stałe i wysokie, że się nie musimy przejmować. A bądźmy mili. Zarządcą, to niech idzie w to. A, bo to jest tych agentów. U, nowy fajny miecz. Cokolwiek, ona ma tutaj tą fachowość na tym wysokim poziomie, to warto ją dopicować może, ale starczy. Teraz ty. Po prostu cała naprzód. To sobie może być nasz safe. Dzięki.
Pięknie. To jest duże miasto handlowe. Czyli tu zostawimy dziesiątkę, tylko muszę przemyśleć, co wyburzyć. Walimy to na pewno. I to, a to przebudujemy, bo potrzebujemy budynka do zadowolenia i czego? A, do zwalczania korupcji. Dobra, gdzie to jest? Tutaj, dobra, tu czekamy na rozwój wydarzeń. Na tym kończymy odcinek i myślę, że w dwa to wygramy. No chyba, że będzie nagle jakaś wielka kontrofensywa. A kto jest tu? A, oni mają tutaj w sumie... Nie, to jest daleko, tego na chwilę obecną nie bardzo chcę tam podbijać. O nie, teraz nie chcę. Dobra. Tak może być. Po co mają gdzieś nam popłynąć na tyły, nie wiadomo po co i przeszkadzać. Żebym nie zapomniał. Okej, tak więc pozdrawiam i do zobaczenia.